Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Państwa i moim gościem jest były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie pośle, jak pan zagłosuje za uchwałą czy przeciw w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności, produktów rolnych do Unii Europejskiej? Oczywiście zagłosuję za tą uchwałą. Ja nie bardzo wierzę w jej skuteczność, bo jeżeli premier, który wielokrotnie deklarował, jakie ma duże możliwości sprawcze w Brukseli, chciałby sprawę rozwiązać, to wykonuje telefon do pani von der Leyen, czy tam do przywódców kilku krajów, tych najważniejszych, i z nimi pewne rzeczy ustala. To jest może w pewnym sensie wzmocnienie stanowiska premiera. Na tym premierowi zależało, żeby ten głos polski był silniejszy. To będzie miał, to parlament to przyjmie. Wczoraj Komisja Rolnictwa z drobnymi uwagami jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w czasie pierwszego czytania, tylko poza jakimś tam wzmocnieniem, ta uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej w tym znaczeniu, że ona nie w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej nie jest niczym znaczącym. To rząd występuje. Nie parlament, tylko rząd występuje. Pytanie jest inne, czy premier Tusk chce problemy rolników rozwiązać, bo sprawa embarga na żywność z Rosji i z Białorusi, to de facto to jest to samo, powinna być wprowadzona, to embargo powinno być wprowadzone zaraz, kiedy wybuchła wojna. Czyli za późno na taki krok. Jeżeli chcemy pozbawić Rosjan wpływów, dochodów przeznaczanych na wojnę, to trzeba było wtedy wprowadzić. Natomiast Komisja Europejska nie wprowadziła, czy rządy nie wprowadziły embarga, tłumacząc to bardzo bałamutnie i głupio, no, że to zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej. Ogromnemu producentowi żywności, który ma nadwyżki, który może dzielić się z potrzebującymi na świecie. Ale chodziło, jak sądzę, zawsze jest jakieś drugie dno i pewnie jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze i władzę. Wiele firm zainwestowało w Rosji. Ogromne koncerny, zresztą nie tylko w rolnictwie. I one nie chcą zerwać z Rosjanami. Wojna wojną, ale chcą zarabiać pieniądze. Czyli ta uchwała tak naprawdę na nic nie wpłynie? Jakich decyzji się pan po Brukseli spodziewa? Bruksela nie sądzę, żeby wprowadziła embargo na żywność, bo jeżeli by chciała, to już dawno by to mogła zrobić. Przecież przypomnę, że tych pakietów kolejnych sankcji, to już jest tam kilkanaście chyba, 11 czy 12, już nie pamiętam. I nie było do tej pory zgody, bo ktoś na handlu z Rosją zarabia. To oczywiście to embargo powinno być wprowadzone. Nie możemy, pojawiają się też głosy, no Rosjanie zastosują retorsję, czegoś nie będziemy do nich mogli sprzedawać. Tak, zawsze jest dylemat, że jeżeli wprowadzamy ograniczenia handlowe, chcąc zmusić jakiś kraj do określonych decyzji, albo przynajmniej zabrać mu pieniądze na prowadzenie wojny, to ktoś na tym ucierpi. W Polsce może się okazać, że niektóre działy rolnictwa mocno ucierpią, ale wtedy, jeżeli embargo dotyka jakiejś określonej grupy społeczeństwa, producentów, przedsiębiorców, rolników, to rząd musi to zrekompensować. Oni ponoszą ofiarę w imieniu całego państwa. Tak, decyzje pociągają konsekwencje. Tak, więc państwo w imieniu całego społeczeństwa musi to zrekompensować. Natomiast ważniejszym jest problem... Jak pan, panie ministrze, ocenia działania Donalda Tuska? W sobotę kolejna tura rozmów. Premier zapowiedział dziś na konferencji prasowej, że przedstawi propozycję zmian w Zielonym Ładzie. Pan jako minister brał udział też w pracach, prawda? Z coraz większym znakiem zapytania patrzę na to, co premier Donald Tusk rozgrywa, bo ewidentnie prowadzi jakąś grę. Przede wszystkim postulaty rolników są znane od dawna, od wielu, wielu tygodni. One się nie zmieniły. Premier, a na pewno jego otoczenie, doradcy, te postulaty zna. Jeżeli chciał przedstawić jakieś konkretne propozycje dla rolników, to mógł to uczynić już dawno. Natomiast no, spotkanie, które było w ubiegłym tygodniu, właściwie wieczorek zapoznawczy taki na zasadzie, że on chce poznać rolników, zapytać, co im tam dolega. No musiał usłyszeć, co im na sercu leży. Ale przecież to wszystko było wiadomo wcześniej. Teraz, pomimo protestów, rolnicy w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, jeden protest, zresztą moim zdaniem z prowokacjami, żeby rolników zdenerwować, ale te protesty trwają w całej Polsce. Koalicja rządząca uważa, że te protesty są trochę upolitycznione. No tak, to jest właśnie jeden z elementów tej gry, którą premier toczy. Ale nie są upolitycznione? Przeciąga w czasie, już odpowiadam, przeciąga w czasie, wyznacza kolejne dość odległe terminy, no, sobota będzie następnym, żeby coś tam powiedzieć. Gra na zmęczenie rolników, bo zaczął się sezon wegetacyjny, ludzie są zdenerwowani, bo trzeba
siać, trzeba zasilać oziminy. Jest praca, szczególnie wiosną, bardzo ważna, więc gra na przeciągnięcie. Drugi argument, łatwy do przewidzenia, że to nie są autentyczne protesty rolników, autentyczne ich postulaty, żądania, tylko jest to sterowane przez PiS. Bo to taka narracja się pojawiła już kilka dni temu, między innymi minister... Pana zdaniem nieprawdziwa. Nieprawdziwa. Ja zresztą mam osobiście przekonanie, że wszyscy politycy i z lewa i z prawa, jeżeli można stary podział zastosować, nie powinni się pokazywać na protestach i grzać przy protestach. I dlatego pan się nie pokazuje. Zdaję sobie sprawę, że wielu posłów PiSu chciałoby tam ze szturmówką przy traktorze się pokazać. Ale to jest tylko i wyłącznie dostarczanie argumentów panu premierowi Tuskowi, jego formacji, na to, że to są protesty upolitycznione, w związku z tym nie potrzeba ich rozwiązywać. Czyli pan apeluje do rolników Prawa i Sprawiedliwości, by się na protestach nie pokazywali. Również tym pozostałym, niech się nie pokazują, bo jeszcze mogą dostać od chłopów, dlatego że winny PiSu, który za późno zareagował na import z Ukrainy, mógł zrobić to wcześniej. Te winy są oczywiste, ale PiS już za to karę poniósł. Między innymi bardzo słabym, gorszym wynikiem wyborczym na obszarach wiejskich. Natomiast rozwiązanie problemu jest w gestii tego rządu. Nie historycznie innych rządów, tylko tego i obojętnie kto... Ale w spadku dostał te problemy. Tak? Te problemy wywołała, przepraszam, Unia Europejska, wprowadzając przymus dla wszystkich krajów europejskich otwarcia granic. Przymus. Polska również miała to uczynić. PiS za późno, ale postawił się, mówiąc językiem młodzieżowym, wprowadził embargo jednostronne, wypłacił rolnikom duże rekompensaty, odszkodowania za straty poniesione. No ale nie postawił się skutecznie wtedy, kiedy trwały prace nad Zielonym Ładem. Może wtedy był czas, panie ministrze? Wtedy się nikt w Europie nie postawił. Komisja Europejska w 2019 roku, zaraz po uformowaniu, przedstawiła krajom europejskim ogólne założenia Zielonego Ładu, które były bardzo przyjemne. Ja pamiętam, jak ministrowie rolnictwa z Unii patrzyli z zadowoleniem, nic się nie pogorszy, rolnictwo będzie się rozwijało, budżet będzie większy, rolnicy dostaną dodatkowe pieniądze na programy te bardziej prośrodowiskowe. Dopiero jak się pojawiły szczegóły, okazało się, że to jest zamach na rolnictwo europejskie. To jest chęć wręcz zredukowania czy ograniczenia tego rolnictwa, a konsekwencją będą upadki gospodarstw. I wtedy był czas na zmiany w Zielonym Ładzie? Czas na zmiany jest cały czas. Ja nie uważam, że dokumenty unijne są, nie wiem, Pismem Świętym, czy torą jakąś, gdzie nie wolno joty zmienić. Należy urealnić ten program. On jest absolutnie szkodliwy dla rolnictwa europejskiego. Jest okraszony oczywiście pewnymi argumentami, które mają dla społeczeństwa być wiarygodne. Że jest to troska o klimat, przeciwdziałanie emisji gazów, zmniejszenie antropopresji, czyli tego oddziaływania człowieka. A de facto chodzi o co innego. Kto będzie rządził żywnością w Europie? Kto będzie ją wytwarzał w wielkich, ogromnych gospodarstwach? Bo międzynarodowy duży kapitał zainwestował w Ameryce Południowej, w ogromne gospodarstwa, w Rosji, na Ukrainie, w Nowej Zelandii, w Australii, w północnej Ameryce i chcą być głównym dostarczycielem żywności w skali świata, a na pewno w skali Unii Europejskiej. Opanować również handel i dystrybucję i rolnicy są tu zbędni. Trzeba rolników przegonić, trzeba ich ziemię przejąć i stworzyć wielkie, potężne fermy produkujące żywność. Myślę, ale że rolnicy to potężna siła, to teraz przypominają o sobie. Myślę, że nie jest żadnym tutaj nadużyciem stwierdzenie, że ten, kto ma żywność, energię, a w niektórych regionach świata również wodę, ten rządzi. Nie premier, nie rządy, tylko ten, który ma te dobra podstawowe. Rolnicy to rozumieją, czują, że... Znają swoją siłę. I to jest, podkreślałem zresztą, ja również bardzo mocno to podkreślam. Rolnicy nie walczą o swój partykularny interes. Oni rozumieją, w jak głupim, złym kierunku podąża Unia Europejska. Wielki kapitał, który stoi za tymi decyzjami. Chcą żywić Europę. Są rolnikami z pasją, z powołaniem. Zainwestowali ogromne pieniądze w swoje gospodarstwa. Przecież ludziom się w głowie nie mieści, jak ktoś ma, nie wiem, najważniejszym elementem, czy najdroższym jest samochód, a sprzęty, maszyny rolnicze są wielokrotnie droższe, nawet niż luksusowe są samochody. Niezbędne, ale są niezbędne do pracy po prostu. Panie ministrze, mam pytanie jeszcze, bo wczoraj docierały takie sprzeczne informacje z Brukseli. Najpierw komisarz Wojciechowski powiedział
że będzie propozycja ciekawa dla rolników, a później rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że to prywatne poglądy pana komisarza. Gdzie leży tak, prawda? Tak, ja to obserwowałem i jestem absolutnie zdziwiony, bo jest jakiś niespójny przekaz z Komisji Europejskiej. Wojciechowski, który chciał być twarzą Zielonego Ładu, ja się dziwię, bo narzucił to Timmermans i środowiska lewicowe, ba, lewackie, okraszone tym organizacjami ekologicznymi. Natomiast Wojciechowski twierdzi, że to on wymyślił, że on jest autorem. Natomiast teraz, kiedy widzi, że jest to program odrzucony absolutnie przez rolników w całej Europie, nie tylko w Polsce, że jest to działanie szkodliwe, nieprzeliczone, niegwarantujące bezpieczeństwa żywnościowego, które w ostateczności tylko własne rolnictwo może zapewnić. Nie żywność gdzieś ze świata, z Ukrainy czy z Ameryki Południowej, tylko własne. Zaczyna się z tego wycofywać. Mówi, że trzeba zastosować poluzowanie, żeby rolnicy karnie płacili jakieś krótkoterminowe na rok odejście od niektórych wymogów. To jest tylko gra, która ma uspokoić rolników przed wyborami do Europarlamentu. Ale może rzeczywiście przyszło u niego upamiętanie. No i wczoraj powiedział za dużo? Tyle, że za późno i że on takie propozycje padną w przyszłym tygodniu, że komisja w tym kierunku zmierza. Natomiast rzecznik komisji natychmiast parę godzin później powiedział, że to są prywatne zdania pana komisarza, a komisja nie... Owszem, jakieś tam poluzowania, ale tylko te właśnie jednoroczne chce zastosować. Natomiast absolutnie nie chce odejść, to jest bardzo ulubione słowo w Brukseli, od ambicji. Ambicji klimatycznych, czyli tego wszystkiego, tej całej głupoty, która w Zielonym Ładzie, czy szerzej w tej polityce klimatycznej, która uderzy w całą gospodarkę Europy. Przecież to wszystko dotyczy budownictwa, wytwarzania energii, transportu, w tym również bardzo mocno rolnictwa. To jest zresztą pewnego rodzaju, ja już nie chcę dyskutować, bo wiem, że jeżeli się mówi o tym, że w okresach, które nawet w geologii są wzorowane, były okresy i ciepłe, i zimne, a ludzi na świecie nie było, no to jest człowiek traktowany jako idiota, który nie rozumie tych zmian, które na świecie w tej chwili zachodzą. Zapewne człowiek jakiś wpływ na środowisko ma, ale myślę, że on jest znikomy, że to wynika z procesów, które zachodzą na kuli ziemskiej w sposób, na który człowiek nie ma żadnego wpływu. Ale nawet... Panie ministrze, a komisarz Wojciechowski będzie dzisiaj w Sejmie? Bo takie informacje nie, się pojawiały. To była informacja, że będzie, ale ponoć ma być na następnym posiedzeniu Sejmu. Natomiast ten wpływ człowieka moim zdaniem jest znikomy, ale tak, jeżeli gospodarka ma się rozwijać, jeżeli przemysł ma zarabiać, no, pieniądz ma się pomnażać, to trzeba ludziom wmówić, że wszystko, co do tej pory mamy, jest niedobre, trzeba wymienić, samochód trzeba wymienić, sprzęty w gospodarstwie domowym trzeba wymienić, dom jest niedobry, więc trzeba go termomodernizować albo budować nowy. Życie przyspieszyło i tak. Wszystko jest po to, żeby wymusić na ludziach nowe techniki, nowe technologie, bo ktoś na tym zapewne zarobi. A w przypadku rolnictwa jest to chęć zdominowania rynku żywności, bo ten, kto ma żywność, powtórzę to jeszcze raz, energię i wodę, ten rządzi. Panie ministrze, a czy wczoraj policja pana zdaniem odpowiedziała adekwatnie na te wydarzenia, które miały miejsce podczas manifestacji rolników? Mamy sprzeczne informacje. Rolnicy, którzy się i ze mną kontaktowali, byli na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, twierdzą, że policja wręcz prowokowała rolników. A policja twierdzi, że nie, że byli jacyś bardzo agresywni. Tak, demonstranci, a może nawet i prowokatorzy, którzy celowo zostali wmieszani w tłum. Tak, przedstawiciele koalicji rządowej mówią, że to nie rolnicy. Na pewno monitoring, który policja w takich sytuacjach prowadzi, musi wyjaśnić, jeżeli byli ci, którzy rzucali kamieniami, kostką brukową, w paru miejscach była wyrwana, tam nieduże, ale trochę tej kostki przed Sejmem sprawdzałem, było wyrwane, tacy powinni być natychmiast ukarani. Zresztą ja do rolników też apeluję wszędzie w Polsce, jeżeli widzicie, że ktoś zaostrza sytuację, zaognia, transparenty, choćby te słynne, które tam Rosjan jakby wzywały na pomoc, albo w inny sposób próbuje jeszcze bardzo agresywnie napędzać emocje, to przepraszam za wyrażenie, za szmaty kopa i won. Natychmiast takich ludzi trzeba usuwać, bo oni szkodzą wizerunkowi rolników. Prawda? Później utrudni, tak. Być może to wpłynie na dialog właśnie. Natomiast wydaje mi się i
oby tak nie było, to nadzieja ginie ostatnia, że premierowi zależy w tej chwili na zaognieniu sytuacji. W stosunku do swojego elektoratu chce pokazać, jaki on jest twardy facet. Chociaż przedstawiciele rządu mówili wczoraj, że to właśnie nie rolnicy tak naprawdę, że to prowokatorzy. Panie ministrze, ale na koniec zapytam jeszcze króciutko. Mają niewiele do powiedzenia, rządzi Tusk. Jeżeli chciał zaognić sytuację, to mu się udało. Tylko czy to jest rozwiązywanie polskich problemów? Panie ministrze, a zaskoczyła pana zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, że jednak będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na szefa partii? Wie pan, jestem o to pytany właściwie we wszystkich mediach. Ja uważam, że Kaczyński, który jest człowiekiem wybitnym i to nie jest lizusostwo z mojej strony, on tam tych lizusów wokół siebie ma bardzo dużo. Jest no, czy pan lizusem nie jest, dlatego jest pana pytamy o to. Jest człowiekiem, który miał ogromny wpływ na polską politykę, pozytywny wpływ w ostatnich dziesięcioleciach, nawet nie w ostatnich latach, ale pewne zmęczenie człowieka starzejącego się po ciężkich przejściach, którego ja mu współczuję i nie zazdroszczę, śmierci brata, tych wszystkich kalumni, ataków, które na niego się toczą, trzeba opracować jakąś sensowną również politykę. Czyli powinien kadrową. Startować w tych wyborach, czy nie, panie ministrze? Nie sądzę. Powinien sam zrozumieć, że zatrzymanie stanowiska honorowego szefa będzie tak długo, jak będzie chciał. I bardzo dziękuję. Tu stawiamy kropkę nad i. Bardzo dziękuję. Natomiast trzeba dopuścić nowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam przede wszystkim protestujących rolników. Nie dajmy się podzielić. Trzymajmy się. Szczęść Boże.